o środku przygotowań olimpijskich w Setniewie, a rozmawiamy z psychologiem sportowym, panem Marcinem Kwiatkowskim, który opiekuje się, pomaga trenerom kadry narodowej kobiet. Panie Marcinie, proszę powiedzieć, na czym polega praca psychologa sportowego kadry bokserskiej? Praca psychologa polega głównie na diagnozie, monitoringu i treningu wybranych zmiennych psychologicznych i psychomotorycznych, takich jak czas reakcji, podzielność uwagi, koncentracja, czucie stawowo-mięśniowe, szybkość i dokładność spostrzegania. W przypadku dziewczyn generalnie w pierwszym etapie te zmienne są badane, później jest próba wprowadzania jakiegoś treningu, ponowne badanie w celu zobaczenia, czy te zmienne uległy poprawie. Od jak dawna współpracuje pan z kadrą kobiet? Z kadrą współpracuję od 2 lat. Dziewczyny realizują program przygotowania Silna i odporna kadra olimpijska Londyn 2012. Program został stworzony przez Polski Komitet Olimpijski i AWF i IS Gdańsk. Uważam, że przygotowanie psychologiczne to jest tak naprawdę 2-3% przygotowania tej zawodniczki. Główne elementy to jest przygotowanie ogólnorozwojowe, techniczne i taktyczne. Jeżeli trener i zawodniczki uznają, że tu jest potrzebny ten element psychologiczny, wtedy nad nim pracujemy. Natomiast istotna jest jakby kolejność i proporcja. Czy psycholog sportowy pomaga tylko zawodniczkom, czy też trenerom? No ja myślę, że tu jest cały zespół szkoleniowy, więc uważam, że wszyscy pomagają sobie nawzajem i chyba też tak to powinno wyglądać w takim teamie szkoleniowym. Uczestniczy pan w zajęciach, czy swoją pracę wykonuje pan po tych zajęciach, nie wiem, indywidualnie, grupowo? Jak to wygląda pana praca tak od kuchni? Badania są wykonywane przeważnie nie w trakcie zajęć, natomiast na zajęciach dysponujemy aparaturą, na przykład do poprawy koordynacji wzrokowo-ruchowej. No, państwo ten aparat zobaczą. No i tam to się odbywa w sposób praktyczny. Jeżeli chodzi o regulację poziomu pobudzenia, też dziewczyny poza treningiem korzystają z określonego rodzaju aparatury. Wcześniej też mieliśmy jakieś tam spotkania grupowe. Wcześniej uprawiał pan jakąś dyscyplinę sportu? Był pan wcześniej sportowcem? Jestem trenerem tenisa ziemnego. Na studiach uprawiałem przez 1,5 roku judo, z 1,5 roku karate. Natomiast jako, że jestem z Lublina i z ośrodka, w którym realizowane są badania psychomotoryczne, przede wszystkim sportu walki, taekwondo, karate, więc z tymi sportami jakby miałem na bieżąco do czynienia. Spotkałem się z taką opinią, że psychikę można tak samo wytrenować jak ciało. Pan to potwierdza? Ja odpowiem w ten sposób. Samo uprawianie sportu walki bardzo wzmacnia psychikę i myślę, że jeżeli by brać średnią ze wszystkich dyscyplin, to dziewczyny jakby w punkcie wyjścia już są bardzo odporne psychicznie. Tak jak mówię, moja rola dotyczy tak naprawdę detali, żeby ewentualnie, jeżeli jest taka potrzeba oczywiście, tu założenie też jest takie, że nic jakby nie jest narzucane. Dziewczyny ćwiczą rzeczy, których potrzebują. To nie jest tak, że wszystkie osoby ćwiczą to samo. Która zawodniczek ma najmocniejszą psychikę? Możemy taki ranking nieformalny stworzyć tutaj dla potrzeb naszego wywiadu. To znaczy, no ja nie mogę się, nawet jeżeli bym miał swój indywidualny ranking, to raczej bym nie chciał się na ten temat wypowiadać, właśnie ze względu na grupę. Ja myślę, że ciężko jest oceniać jakby poszczególne zawodniczki czy trenerów, więc uważam, że na to pytanie w ten sposób odpowiem. Proszę powiedzieć, łatwiej pracuje się z młodymi zawodniczkami, czy z takimi doświadczonymi, które już mają pewne nawyki wyniesione z wielu lat kariery, prawda? Być może jakieś lęki spowodowane kontuzjami, które przeszły? To znaczy tak, ja tu odpowiem może odnosząc się też do grupy akurat dziewczyn. No, moje zdanie jest takie, że sportowcy bardzo wysoko kwalifikowani to często nie są osoby bardzo łatwe we współżyciu, że tak powiem. Te osoby są silne, mają swój charakter i myślę, że też w bieżącej pracy to trzeba uszanować i tak założyć, więc jeżeli bym podsumowywał już te 2 lata, ja uważam, że zdecydowanie większość momentów było momentami w cudzysłowie łatwymi do współpracy.
Proszę mi powiedzieć, czy Pan ma kontakt ze swoimi zawodniczkami kadry tylko podczas grupowań zawodów, czy utrzymujecie jakiś taki ścisły kontakt w momencie, kiedy one rozjeżdżają się do klubów, do rodzin? Ja wiem, że dużo czasu spędzacie na zgrupowaniach i na zawodach, to jest zrozumiałe, szczególnie w okresie przedolimpijskim, ale w tych momentach, w których rozjeżdżacie się, utrzymujecie kontakt? To znaczy, ja uważam tak, że właśnie tyle czasu dziewczyny są na zgrupowaniach, że im też się należy odpoczynek psychiczny i w tej chwili myślę, że kontakt poza zgrupowaniami ze sportowcami, ja tu się odniosę nie tylko jakby do tej grupy, bo w sumie no z wieloma dyscyplinami współpracowałem, czy współpracuję, więc myślę, że jest to okres taki, żeby odpocząć od wszystkiego, no i chyba takie zadanie jest też tych przerw, czyli żeby dziewczyny podładowały akumulatory i oderwały się od myślenia o w ogóle o boksie, więc myślę, że to by było niewskazane. A żeby zostać psychologiem sportowym, jakie studia trzeba ukończyć? Na jakim kierunku, jaką specjalizację trzeba wybrać? Jak trudne są te studia? Jeżeli chodzi o psychologa sportu, no to podstawą oczywiście są studia psychologiczne. Następnie warto zrobić studia podyplomowe już z zakresu psychologii sportu. Ja uważam, że też kurs trenerski tu jest dobrą sprawą, dlatego że można mieć zdobyć trochę wiedzy związanej z fizjologią wysiłku, z tego typu rzeczami, które może na uniwersytetach, na psychologii są w troszkę mniejszym stopniu brane pod uwagę. Natomiast w tej chwili my prowadzimy jako podkomisja psychologiczna przy Polskim Komitecie Olimpijskim coś takiego jak procedurę certyfikacji psychologów sportu i psycholog sportu poza tymi, powiedzmy, rzeczami związanymi z wykształceniem, on będzie musiał mieć też staż praktyczny i dopiero w tej chwili osoba będzie mogła uzyskać certyfikat, czyli określona liczba szkoleń specjalistycznych, praca z grupami, praca pod jakąś superwizją, czyli możliwość zobaczenia, jak pracują inni psychologowie sportu i dopiero wtedy, powiedzmy, myślę, że ten psycholog sportu jest kompletny. Ja sobie też nie wyobrażam pracy psychologa sportu bez znajomości przynajmniej takiej ogólnej dyscypliny sportu. Ciężko jest, powiedzmy, wprowadzać jakieś ogólne założenia psychologiczne, jeżeli to nie jest dostosowane do dyscypliny sportu i w tym sensie no ja uważam, że przy pracy z tą kadrą ja się więcej nauczyłem od tych zawodniczek niż one ode mnie. Czyli we współczesnym sporcie w zasadzie nie wyobrażamy sobie już sytuacji, że osiągamy wynik bez pomocy psychologa sportowego. Zgodzi się Pan ze mną? Zdecydowanie się nie zgodzę. Tak jak powiedziałem, 95% to jest ogólnorozwojówka, technika i taktyka. Psychologia jest takim elementem dodatkowym, natomiast no myślę, że użytecznym. Jeżeli jest poziom bardzo wyrównany, to też jakby trener może mieć, mając informacje o pewnym poziomie wybranych cech, może dostosować też troszkę ten trening podstawowy pod kątem tych elementów, które są monitorowane. I w tym sensie uważam, że warto. Ale absolutnie nie uważam, żeby to było niezbędne. Jest wielu zawodników, którzy pracują z psychologami, ale jest też wielu, którzy nie pracują i są wśród nich mistrzowie olimpijscy, więc ja nie uważam, żeby to było niezbędne. Nie uważa Pan, że kadrze seniorów potrzebny byłby psycholog sportowy? Nie miał Pan takiej propozycji, żeby współpracować z mężczyznami? Kobiety odnoszą mnóstwo sukcesów. Ich poziom sportowy jest bardzo wysoki, a słyszymy opinię, że potrzeba zbudowania odpowiedniego teamu szkoleniowego również ma uwzględniać w tym zespole psychologa sportowego. Myślę o kadrze mężczyzn. Tego nie ma. Od lat tego nie było, tego nie ma. Nie miał Pan takiej propozycji, czy nikt Panu nie podpowiadał tego, aby pomógł Pan kadrze seniorskiej? Z tego co wiem, to z kadrą narodową mężczyzn pracował psycholog. Natomiast też myślę, że wszystko inaczej wygląda z punktu widzenia takiego zewnętrznego, medialnego. Wszystko inaczej z wnętrza tego teamu szkoleniowego. I w tym sensie no, ja nie mam żadnego prawa, żeby powiedzmy komuś coś podpowiadać albo w jakikolwiek to sposób oceniać, jeżeli w tym wszystkim nie uczestniczyłem. Więc jakby ciężko komuś dawać dobre rady, kiedy w tym wszystkim się nie uczestniczy, natomiast no ja osobiście powiem w ten sposób, że no bardzo liczyłem, że któremuś z chłopaków uda się na olimpiadę awansować i mam nadzieję, że teraz nie będzie takiego momentu, że powiedzmy te
ten boks męski poprzez to, że tej kwalifikacji nie udało się uzyskać, w jaki sposób zostanie jego rozwój zahamowany. No mam nadzieję, że to pójdzie w jakimś dobrym kierunku. Jest dużo zawodników młodych, perspektywicznych. Ja przy okazji jeżdżenia z dziewczynami tych niektórych zawodników miałem okazję widzieć i myślę, że to jest kwestia tylko, powiedzmy, zorganizowania tego w jakiejś formie na przyszłość, no i myślenia o kolejnej olimpiadzie, żeby nie było w tej chwili takiej sytuacji, że powiedzmy nastanie taki chwilowy zastój i spadek. Ja myślę, że tu trzeba patrzeć do przodu i nie skupiać się na tym, co było, tylko na tym, co będzie. Pomaga pan kadrze przed występem na Igrzyskach Olimpijskich. Myśli pan o swojej przyszłości, co będzie dalej po Igrzyskach w Londynie? Czuje się pan spełniony zawodowo, pracując ze sportowcami, czy ma pan jakieś inne plany, być może plany naukowe? To znaczy, no ja powiem tak, to dla mnie też był szalony okres ten dwuletni. Ja jestem dosyć aktywną osobą i w tej chwili praca z kadrą narodową kobiet, no ja można powiedzieć, że trener Piotrowski akurat na tyle mnie przekonał do tej pracy, że no starałem się do tego podejść jakby bardzo, bardzo starannie, czyli na tych zgrupowaniach dużo czasu przebywałem, inne rzeczy może w tym czasie troszkę zawisły w próżni, no ale ja osobiście nie żałuję, no przede wszystkim ze względu na grupę, bo ja osobiście pracowałem z kilkoma grupami, jeżeli nie z kilkunastoma i z kilkuset indywidualnymi sportowcami. Natomiast ta grupa, jeżeli chodzi o organizację, sposób przygotowania i charakter tych zawodniczek, ja uważam, że to jest naprawdę absolutna czołówka, nie tylko jeżeli chodzi o Polskę, ale o skalę światową i to widać po zgrupowaniach z innymi reprezentacjami, gdzie trenerzy bardzo pozytywnie do tego podchodzą. Ja myślę, że jeżeli chodzi o dziewczyny, to one może nawet niektóre nie do końca sobie zdają z tego sprawę, że to wszystko jest tak poukładane, no jest takie powiedzenie, że dobrze jest tam, gdzie nas nie ma. Natomiast ja te inne miejsca znam i tak jak mówię, oceniam tą grupę pod wieloma punktami bardzo, bardzo pozytywnie. Czy wszystkie reprezentacje, z którymi będą rywalizować nasze zawodniczki, mają psychologów sportowych zatrudnionych w swoich teamach? Myślę o Brytyjczykach, o Turkach, o Rosjanach. Z tego, co rozmawialiśmy, tu była grupa ze Stanów Zjednoczonych w tamtym roku w Cetniewie. Ja rozmawiałem z lekarzem pod kątem badań psychomotorycznych. Oni taką opiekę tamte zawodniczki miały. Jeżeli chodzi o Chinki, przed olimpiadą w Pekinie tam został stworzony taki bardzo duży zespół psychologów pracujących ze wszystkimi generalnie kadrami, no i nie sądzę, żeby tej współpracy w tej chwili nie było. Natomiast to też nie jest tak, że te wszystkie reprezentacje jakby mocno pokazują na zewnątrz, z czego korzystają. Serdecznie panu dziękuję za rozmowę. Życzę wiele satysfakcji w pracy z kadrą i tych miłych chwil przeżytych w Londynie podczas Igrzysk Olimpijskich. Serdecznie dziękuję. Dziękuję bardzo.